We have a plan. We'll capture a river merchant's caravan and use their tugboat to infiltrate the bridge. But since the caravan isn't here yet, the colonel gave me the go-ahead to get the passenger carriage Katya told us about. To do that, I first need to go to the terminal and get Crest's railcar from there. It might be a good time to explore the surroundings. Dobra, o shit. Tam cały czas coś pływa. Myślałem, że będzie gość miał klucz, ale nie ma tego klucza. Tu chyba mamy przejście dalej. No tak, bo tutaj nigdzie nie przejdę. No dobra, idźmy. O shit. No, amunicji to mi brakuje. Zdecydowanie. Może teraz coś. Znalazłeś granat. No mamy granat, on się może nam przydać. No, tutaj już lepiej dalej nie iść. Tej pukawki nie biorę. Tych naboi to kurde jak na lekarstwo. Tu mamy wejście do góry. No i trzeba iść tędy. Ale lokacja. Niech mnie. O shit. Jakie przejścia. O Boże, to się wszystko tutaj ledwo trzyma. Jezus Maria. Ten most, o kurde. Cały most ledwo się trzyma. No fajnie. No dobra, tak miało być. Maska przeciwgazowa. Shit. Tutaj coś mamy, pozbierajmy sobie. Wszystkie te rzeczy nam się przydadzą. Artyom! Artyom, come in! Your signal is fading away! Jermak do nas się odzywa. Dobra, Artyom jak nigdy nic nie mówił, tak dalej nic nie mówi. Sobie tu sprawdzę właśnie jakiś plecak. Chyba niepotrzebnie zgasiłem sobie to. Dobra, tutaj mamy z tej strony światełko. Kurde, blade, gdzie tu iść? Ktoś wie? Tu chyba drabiną. Dobra, włazimy, włazimy, włazimy. Jezu, ile ich jest. Tu prawie nie mam amunicji. Apteczka. No to tu jest trochę walki. Czekajcie, czekajcie, Jezu, żeby tu wybrać ten. Jaj. Ah!
Zostaje walka wręcz. Jak długo, nie wiadomo. Jezus, więcej was matka nie miała. Może tak. Dobra, zebrałem gnojku w jednym miejscu. Ich podpaliłem. Ale jeszcze chyba ich gdzieś tam słychać. Ta latarka też już ledwo daje. Teraz też myślę, kurde, co dalej, bo weszliśmy tu na górę, no i co? No właśnie. Nie widać żadnego przejścia. Jeszcze żyjesz, gnoju. Dobra, chyba po nim. A gdzie my musimy iść? Tu jakby było dalsze to przejście. Dobra, zaraz sobie naładujemy latareczkę. Będzie trochę więcej światła nam dawać. O właśnie. No, trochę lepiej. Tu jest zejście, dobra, teraz przynajmniej widać. Mamy też zejście tu i to chyba o to nam chodziło. Gdzieś powinniśmy być już blisko. Kurde, mam nadzieję, ale... A jak nie? Tu się można przeczołgać. Jezus Maria, to wielkie coś tam ciągle pływa. Tu mamy jakieś wejście, czy nie? Są tu jakieś drabiny, nie drabiny? Jest drabina. Tutaj mamy. Wejdźmy na dach. O Jezu. Dobra, idę przez nie, trudno. Na tym dachu nic nie ma. Tutaj zobaczmy. Tu jest zejście na dół. I o to chyba chodzi. Dobra, może uda nam się jeszcze wytworzyć jakąś amunicję. By się przydał filtr, niekoniecznie, to też nie. Kurde, amunicja widzę tylko w warsztacie, no i nie ma innej opcji. Aż to jest też trochę kicha. Dobra, idziemy tu. Oj, nie wiem, czy coś nie przegapiłem, no właśnie. Schodzimy. Jeszcze nas czekają starcia z tymi bestiami. Tam jest jakaś drabina. O, Holender, tutaj zejścia nie ma. Oj. Jezus Maria, co to są za miejsca, ludzie. Jest klimat, przyznacie. Dobra, tam było zejście, z tej strony mamy wejście i to jest właśnie chyba właściwa trasa. No oczywiście, że tak. O, się. O kurde, co to za stwór. Już chyba tą wielką rybę po prostu widzieliśmy nieraz. Można przejść tam, można wejść tu.
pytanie, gdzie my mamy tak naprawdę iść? Tam już nie chce się wracać. Ha. Czy tam na dole też coś jeszcze jest? Zaraz sobie obadamy, albo później. Macie gnojki. Pomogłem zrobić więcej takich, kurde, atrakcji. O, shit. Jeszcze mu z noża pociągnąłem. Zabieramy nóż. Dobra, ogień zaraz przejdzie. No, na razie nie idę. Okej, okay, nie ma ognia, można iść. To jest chyba właściwa trasa tutaj. W tych korytarzach dziwnych. Jezu, one są za nami. Ja pierniczę, ale kolesie. Jest ich pełno. Skarnie w główkę, to jeden strzał wystarczy, no ale... Ci tu przyceluj, kurde, w główkę. O Jezu. Spadaj, gnoju. Ten to jakiś twardziuch. Więcej was matka nie miała? No tak, oczywiście. No jest jeszcze, kurde. Jeszcze gdzieś za mną chyba. O Boże, ale ich jest. Tylko już tak zostaje. Jezu, już nie mam nic. Oddawaj nóż, gnoju. Masz. Ja pierniczę. Super, naprawdę super. Bez amunicji, ale to widzicie, amunicja na wagę złota. W sumie trzeba tego mocno pilnować. Shit, tego nie chcę dotykać. I znowu trzeba sobie naładować latarkę, żeby trochę mocniej świeciła. To jest też sprytne. Trzeba pilnować takich rzeczy, sami widzicie. Wejście tam, jakieś przejście. Można zerknąć na moment. Zaraz się cofnąć. Czy tu coś jest ważnego? Właśnie chyba niekoniecznie. Może tutaj można było ominąć te gule całe. Kurde, mam nadzieję, że już nie ma tych potworów, że większość żeśmy powybijali. Tutaj musimy wejść. Kurde, nie. Znowu zagadka. Dwie kulki i armatka. Czyli chyba jednak tędy. Aaa! Tutaj coś. Dobra. Jezu, chciałbym, żeby ta lokacja już się skończyła. Chcę zdobyć swoje i podziękować. Dzięki, chłopaki, ale ja nie chcę z wami walczyć. O Jezu, tam są jeszcze. O się, już ich nie ma. To wielkie coś ich zjada. O kurde, co to jest? Ja pierdzielę. Może to ta wielka ryba, co tu nieraz pływała. Koszmar, koszmar. Filtr, dobra, dobra, już, już, wymienię. Spoko.
Ciekawe, czy ją da się zabić, w jakąś pułapkę ją wciągnąć. Chyba dobrze idę, bo się odzywają. Co ci ma odpowiedzieć, jak on nic nie mówi całą grę? Tak, wszystko ze mną w porządku, po prostu super, hiper i w ogóle, hello. Tu jeszcze mamy jakieś miejsce. Wiecie co? I chyba wiem, co to jest za miejsce. Ale dobra, notatka. Nie czytamy. Zobaczmy sobie to. Tu jest dźwignia. Tu jest dzwon. Tu jest dźwignia. I chyba to jest miejsce, gdzie możemy tą rybę przywołać. Spróbować ją załatwić. Ale dobra, za chwilę. Jeszcze sobie popatrzymy. Popatrzymy sobie, co tutaj jest. Dobra, tu mamy coś ciekawego. Tu, o kurde. Jakieś groby. No proszę. Ha. Dobra, zaraz tam się trzeba będzie cofnąć. Kurde, blade. Pełno trupów. Trochę zbezcześcimy to miejsce. Ale zbieramy wszystko, co można. Już tyle nam się udało przejść. Trzeba chociaż tu pozbierać co nieco. O, proszę. Ulepszenie mamy. Noctowizor. Proszę. No elegancko. Teraz wszystko widać w ciemności. Kłódka. No szkoda, pewnie ktoś, kurde, miał tą klucz. Mówi o tym wielkim stworze wodnym. Dobra, już wiemy, że tutaj jest coś fajnego, że tutaj można było zdobyć noctowizor. Zdejmij noctowizor, przytrzymaj LB. Okej, można zdjąć go. Teraz będę mógł normalnie używać latarki, dokładnie. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy polować na tą rybę. Tylko tam coś mieliśmy też zdobyć. To chyba mieliśmy tu otworzyć. To mamy otwarte. To nam coś daje w tej chwili? Jeszcze chyba nie wszystko tu zrobiliśmy. No właśnie. Jak zwykle nie wiadomo, co nam zostało do zrobienia. Zaraz tam się przejdziemy. Dobra, spróbujemy zapolować na tą rybę. Obcinamy pułapkę. Czy to o to chodziło? O shit. Udało się, czy się nie udało?
Udało się. To proszę. Elegancko. Wielki potwór złapany. No i super. A, i teraz tu mamy przejście. No proszę. To jest chyba to, co właśnie mieliśmy sobie wziąć. Dobra, trzeba jakoś do niej wsiąść. Teraz pytanie jak? Tutaj coś mamy. To i ruszamy, co? Chyba się udało, kurczę. Mamy ten bezpiecznik, co dostaliśmy na samym początku tej misji. Proszę, jaki Artyom jest sprawny gość. Użyj RT, aby przyspieszyć oraz LT, aby zahamować. Wciśnij A, aby wrócić siedzenie w przeciwnym kierunku. O właśnie. To jedziemy. Ruszamy do naszych. Ale pędzi normalnie. No Artyom, gaduła straszna. Trochę szkoda, że tego nie zrobili, żeby on mógł mówić. No co to było nagrać te parę dialogów? Zwłaszcza, że tych dialogów tak jest pełno ponagrywane. Tu nawet nie kieruję, ja tylko trzymam po prostu przycisk. A co teraz? Może jednak tutaj da się kierować? Stop, stop, stop. Trzeba by przestawić te tory. No tak, tylko jak to zrobić teraz? Kurde, tutaj jest trochę tych miejsc do przestawienia. Ha. Tutaj tylko mamy zwrotnicę. Coś widać w ogóle? To powinno się udać pojechać prosto. Kurczę, ale czy tak będzie? Zobaczmy. No pięknie, udało się. Tak więc jedziemy dalej. Obyśmy dojechali do naszych, please.
Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu coś jest, kurde. No jedziemy, spoko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest już chyba niedaleko do tych naszych. Kurde, bandyci, no nie. Dobra, 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 wysiadka. Już tu gnoje. Dobra, oni wiedzą, że jesteśmy. Muszę ich załatwić, żeby pojechać dalej. Nie ma innej opcji. Zobaczmy tędy, czy się uda nam przekraść. Kto wie? Coś tam może się uda. Trzeba obciąć, żeby nie narobić hałasu. Tu jest jakiś koleś z latarką. Kurde blade, no. Może mam puszkę? Dobra, rzucę gdzieś tam. Ale wykombinowałem. Zabierajmy wszystko, co można z tego kolesia. Skąd oni szyją do mnie? Już tam jest aż kurde. Dobra, właśnie szybko. Spróbujemy z góry. Dawaj, 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 Artyom. Kurde, co za zasadzka, co za gnoje. Spore miejsce tu mają. No, bez rozlewu krwi to tu raczej ciężko. Zbieram, zbieram, zbieram amunicję, co tylko można. Zobaczymy, co tutaj chowają. Oj, 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 oj. Dobra, ten już też nie żyje. A my zabieramy resztę rzeczy. Szybko, 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 szybko. Z tego coś na pewno zostało. Też bierzmy, pewnie. Słychać gnoi jeszcze są. Jezus Maria, no. Szybciej, jeszcze coś tu można wziąć. Dobra, dobra, poszukamy, popatrzymy. Weźmy sobie tą kasetę swoją drogą. Ajajajajajajajaj. Nie wiem, czy ich załatwiłem, czy nie. A
Ajajajaj, tu jest w ogóle ta zwrotnica. Dobra, to i tak muszę otworzyć sobie. Dobra. Teraz ich załatwię, cholerników, no. Bierzmy kolejną pukawkę. Zgarną w głowę. Co za kurde cieć. To ciekawe, gdzie on tu stał. Dobra, szybkie uleczenie. Idźmy do tej naszej drezyny. Mamy bramę otwartą. Coś tam przecież uruchomiłem. Zobaczmy, czy da się tu wejść. Czy da się pojechać przede wszystkim, to najważniejsze. Ruszamy, rozpędzamy się. Kurde, już prawie noc. Jedziesz, Artyom. Co to miało być? O Jezus, rzeczywiście, teraz tędy. Ale nas obkręciło. Mam nadzieję, że już nie będzie tutaj żadnych przygód po drodze. Jedziemy prosto do naszych. No bo bez jaj do cholery. Tak, to na pewno dobrze uruchomiłem tamto urządzenie. Tak, jedziemy do naszych, ale kawał drogi przed nami. Może po drodze uda się zabrać tego kniazia. Jezu, ja cały czas w masce. To też hit. Tutaj był ten kniaź cały. Dobra, ale widać, że go nie ma, więc jedziemy. Kurde, słychać jakieś potwory. Chyba jesteśmy już blisko Aurory. Dosyć. Dobra, już nas widzą, także jesteśmy na dobrej drodze, na dobrej trasie. Ciężka, trudna misja, do jasnej cholery, dosyć długa, rozbudowana. Na pewno z klimatem. No, ale trudna. I tej amunicji jednak tutaj rzeczywiście brakuje. No tak jak w poprzednich częściach. Trzeba oszczędzać, trzeba starać się trafiać w głowę, no wtedy padają od razu. I gule, i bandyci. Dobra, jesteśmy wśród naszych. No okej, okay, można wysiadać. Wszyscy na nas czekają. That's amazing. Uncle Otto. I knew you had great potential even back then at the Jammer. Ah, isn't she a beauty? Oh, you can see she's been properly cared for all this time. So unlike my Artyom, poor old girl. Come up here. I have something to talk to you about. I wonder how fast it can go on a straight line, huh? We'll have to ask Thank you, Artyom. I don't even know how to... Wszyscy zadowoleni. My idziemy do szefa. Pogadamy z nim. You did great. Thank you. So, here's the plan. Your group captures the tugboat. Then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge.
On your mark, we'll ram the gates, pick you up and... And... I pray to God it works out. I can't give you or Duke any direct support. The data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone to unnecessary risks. Sure, he's young, but if he continues like that, who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, and as such should remember that you are special forces, not tank jocks. Good luck, Artyom. Dobra, dostaliśmy od szefa kolejną misję, ją sobie zrobimy, wiadomo. W kolejnym odcinku, teraz to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, cześć!